pół dnia spędziłem przy komputerze, no i próbowałem znaleźć jakąkolwiek informację na temat obchodów Dnia Katolicyzmu w judaizmie. No i chyba powiem wam, coś jest ze mną nie w porządku, bo po prostu nie znalazłem. Ale myślę sobie też z drugiej strony, że może jest tak, że takiego dnia po prostu nie ma. Że nie ma Dnia Katolicyzmu w judaizmie. Wychodzi na to, że Żydzi traktują w odróżnieniu od nas, katolików, swoją wiarę poważnie i nie życzą sobie budowania fasadowych konstrukcji, które zagrażają żywotnie temu, w co wierzą, no i temu, co rozbija teologicznie, historycznie i logicznie przecież w pył wszystko, w czym trwają od czasu, gdy Rzymianie zburzyli świątynię jerozolimską w roku 70. Skoro wiemy też, że nasz Kościół oparty jest na Chrystusowym krzyżu i zbawczej śmierci Boga, Boga człowieka, no i bez tego, jak wierzymy, tenże Kościół istnieć nie może, no i wiemy dodatkowo, że współcześni wyznawcy Tory mają Mesjasza za przestępcę i uzurpatora, to zastanawiam się, czy można w tej sytuacji rozmawiać o czymś konkretnym, o czym w ogóle można rozmawiać, skoro wiemy też, że nie będzie tam miejsca na tych spotkaniach, na ewangelizację i podjęcie próby nawrócenia. Żeby jeszcze ten nieszczęsny dzień judaizmu polegał na spotkaniach teologów na jakiejś konferencji, w hotelu, na sali, podczas której obie strony przerzucałyby się argumentami. Żeby każde takie zdarzenie było relacjonowane i kończyło się spisaniem jakichś konkretnych wiązków. Ale nie. Tutaj wszyscy utwierdzają się w przekonaniu, że każda religia to dzieło Boga i każda prowadzi do Jego Królestwa, co jest nieprawdą. Jest spoko, bo ludzie są braćmi. Jednak żeby być bratem, trzeba mieć wpierw wspólnego Ojca. Hierarchowie kościelni nadal najwyraźniej uznają, że zapoczątkowane przez Jana Pawła II dni judaizmu czy islamu w kościele katolickim są ważne z jakiegoś punktu widzenia. Ja natomiast w swym małym rozumku, podobnie jak większość z was, z większość z państwa, dostrzegam w takich wydarzeniach potężne zagrożenie, które ośmiesza Kościół, a być może obraża również boski majestat. Jest inaczej? Inaczej, bo wzajemny szacunek? To dlaczego uczestnicy nie zdejmują nakryć głowy w świątyniach? Czemu nie klękają z szacunku dla naszej wiary przed Chrystusem w tabernakulum, gdy są zapraszani do naszych świątyń? No patrzcie, gość siedzi w czapce. A może nie klękają, bo na czas takich spotkań eksmituje się Pana Jezusa z Jego domu, co? Aby nie tworzyć niepotrzebnego zamieszania, Panie Jezu, na chwileczkę, dobrze? Bo przyszedł Pan Rabin, on nie zdejmie czapki. Bo on szanuje, ale nie zdejmie. Biskupi nie rozumieją, że katolicy w ogromnej mierze mają z tym ogromny problem. Dzień judaizmu w kościele katolickim. Jest więc miejsce w naszych świątyniach na to, jak określano to w programie, nabożeństwo Słowa Bożego w ekumenii z tymi, którzy nie zgadzają się z nami nawet w 100%, ale nie ma miejsca na powszechny dostęp katolików do mszy odprawianej po staremu, no i musimy się teraz gnieździć w większości po jakichś piwnicach albo czekać na indult i to o takiej porze, gdy wszyscy inni mogą spokojnie jeść rodzinny obiad. Tak się troszczą o te katolickie rodziny, że msze dla tych tradycjonalistycznych odklejeńców mogą się odbywać wtedy, gdy jest wolne miejsce, a jest ono wolne w porze obiadowej. Tak się zdarza najczęściej. To msza trydencka według nich jest zagrożeniem dla wiary, sumień i jedności Kościoła, a nie rozmywające prawdę spotkania w duchu braterstwa z kimś, kto gardzi wszystkim tym, w co wierzymy. Dziś o dniu judaizmu w Kościele katolickim, który to dzień nigdy w mojej ocenie nie powinien mieć miejsca. Odbędzie się on lada moment w Radomiu. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Znów pobiliśmy rekord oglądalności. Wczorajszy program zyskał ponad 40 tysięcy wyświetleń w ciągu 24 godzin, co oznacza, że pobił rekord o blisko 50%. Wszystko to dzieje się dzięki Państwu i dzięki Waszemu zaangażowaniu. Przypominam, że komentarze, które zamieszczacie, które są bardzo cenne dla algorytmu, czyli tego matematycznego przelicznika na YouTubie, powinny zawierać przynajmniej 5 wyrazów. Wtedy są dostrzegane. Klikajcie łapki w górę, dzwoneczki, subskrypcje i wysyłajcie linki. Kopiujcie linki i wysyłajcie komu tylko się da. Pokazujcie te programy dalej. To również działa bardzo dobrze dla oceny YouTube'a, dla wartości tych materiałów. Oczywiście dla nich wartość jest rzeczą względną. To, co tutaj mówimy, nie ma żadnego znaczenia, dopóki
nie przegniemy w jedną czy drugą stronę. Natomiast ten matematyczny algorytm robi swoje i obserwuje tylko zakresy naszych działań. Więc bardzo proszę o to wsparcie. Dziękuję też wszystkim mecenasom, którzy przyczyniają się do powstania tego projektu. Pamiętajcie, że bez was nie byłbym w stanie w ogóle go realizować. Życie rodzinne i zawodowe jest tak zorganizowane, że nie mógłbym sobie pozwolić na to, aby spędzać czas przed kamerą, pisać te teksty, później je odgrywać, odczytywać i tak dalej, ku pokrzepieniu serc. Dzieje się to tylko dzięki wam. Jeżeli ktoś z państwa chciałby dołączyć do tego znakomitego grona patronów, informacje na ten temat znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. To co, proszę państwa, zaczynamy. O czym ma być ten dialog? Rozmawiacie, przepraszam, na jaki temat? Może w waszym odczuciu ta niezrozumiała i nieakceptowalna przez znakomitą większość wiernych katolików inicjatywa przynosi jakieś tam konkretne rezultaty? Może tak jest. Ale jeżeli tak jest, to z chęcią się z nimi zapoznamy. Ilu wyznawców Tory udało się przekonać przez te 27 lat trwania waszych, bo nie naszych przecież, spotkań, jak wielu ludzi zrozumiało, że Chrystus już przyszedł i nie ma sensu czy też w ogóle czasu czekać na nikogo więcej, bo każdy, kto przyjdzie i będzie się za niego podawał, będzie antychrystem? Czyż nie mówił nam tego sam Jezus wprost? Na kartach Ewangelii u świętego Mateusza w rozdziale 24, w wersetach od 4 do 8? Na to Jezus im odpowiedział: strzeżcie się, żeby kto was nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Czy na tych spotkaniach, na dniach judaizmu, czy nawet islamu, ostrzegacie tych ludzi, powołując się na ten fragment Ewangelii? Komitet Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem. Dialogu o czym? Dialog z samej tylko etymologii i historycznego znaczenia ma za zadanie prowadzenie dysputy. Dialogos z greckiego, czyli rozmowa. Rozmowa natomiast ma dwie podstawowe funkcje. Pierwsza, by umilić sobie czas. No po to jest prowadzona. Spotykamy się i rozmawiamy o różnych rzeczach mniej lub bardziej ważnych, aby umilić sobie czas. Albo po to, aby kogoś do czegoś nakłonić poprzez siłę swoich argumentów. Więc jaki charakter ma ten dialog? Spotykacie się za nasze wspólne pieniądze, które łożymy na kościół? A w wielu przypadkach nie jest to mało. Aby miło spędzić czas? Czy po to, aby drugą stronę nakłonić do zmiany podejścia i przekonać do prawdy, bo w kwestii wiary prawda tak się składa, czy ktoś tego chce, czy nie chce, jest po naszej stronie, po stronie katolickiej, chrześcijańskiej. Zastanawiam się, cóż wartościowego mają wam w kwestii wiary do przekazania wyznawcy judaizmu? Przecież oni błądzą. Co jest takiego w tym, co oni mówią, co pozwoliłoby wam wzrastać? Ja nie dostrzegam żadnej rzeczy, ale być może jestem ograniczony swym umysłem. Czy hierarchowie nie widzą w tym logicznej niespójności? Czy nie mamy jako wierni prawa do dostrzegania w takim działaniu braku logiki? Warto jest więc zadawać otwarte pytania, na przykład takie. Jakie konkretne osiągnięcia na niwie ewangelizacji, bo Kościół przecież po to został ustanowiony, aby iść i głosić Ewangelię o Chrystusie, udało się osiągnąć poprzez organizowanie kolejnych wydarzeń tego typu? Czy dziwi mnie, że w oficjalnej prasie katolickiej poza wiecznymi peanami na temat religijnej jedności nie znalazłem nigdy żadnego tekstu, który zadbałby chociaż o to, aby przedstawić katolicyzm w jasnym świetle, zadał niewygodne pytanie w tym zakresie? Dziennikarstwo katolickie w moim przekonaniu nie istnieje tak jak każde inne dziennikarstwo. Kto oficjalnie zapyta: przepraszam, ekscelencjo, ale po co to komu? Obawiam się jednak, że zapędziliście się, moi drodzy pasterze i organizatorzy tych spotkań o niczym, w kozi róg. Bezkształtna masa bez własnego zdania. Są tysiące katolików świeckich, którzy w całej Polsce świetnie bawią się podczas drętwych pseudointelektualnych spotkań o charakterze konferencyjnym, spotkań o braterstwie religijnych, z którego to spotkania jednego czy drugiego nic nie wynika. Bo niby o czym można rozmawiać z tymi, którzy podważają w 100% dogmaty naszej wiary?
Żeby jeszcze któryś z naszych hierarchów miał podczas takiego spotkania odwagę powiedzieć tym nieszczęsnym przecież ludziom, że Chrystus jest autentycznym Synem Boga, człowiekiem, zrodzonym, a nie stworzonym, współistotnym Ojcu, że przyszedł na świat dla naszego zbawienia, że przyszedł zbawić pogan i Żydów. Dokładnie tych Żydów, z którymi się tam spotykacie. Tych również. Ale byłoby to faux pas, prawda? Żeby biskupi mieli odwagę, aby w pełnej miłości powiedzieć tym ludziom wprost, że nawrócenie się na wiarę chrześcijańską jest podstawą, koniecznością. Żeby przekonywali, ewangelizowali i nawracali. Żeby wyjaśniali i tłumaczyli. Cóż, my nie mamy argumentów? Katolicyzm nie ma argumentów, aby wykazać, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem? Że jest Mesjaszem? Ale nie, bo komuś może być przykro, prawda? Bo dialog zostanie zerwany. Dialog w oparciu o kłamstwo nie jest żadnym dialogiem, tylko kłamstwem. Bicie piany o miłości. Miłość w rozumieniu metafizycznym nie jest możliwa bez Chrystusa. Nic nie jest możliwe bez Chrystusa. Czeka nas więc tym razem w Radomiu Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, w którym Żydzi będą zapewniani, że istnieje pomiędzy naszymi wyznaniami nić porozumienia, a katolicy przekonywani do tego, że jest miło, fajnie i w ogóle trzeba rozmawiać, bo współcześni katolicy lubią, jak jest miło i fajnie, kiedy się nie wymaga. Kiedy można popierać aborcje, związki tych i owych i biskup nawet nie kiwnie palcem. Kiedy można mówić otwarcie o eutanazji. Jako polityk na przykład publicznie i społecznie popierać tego typu działania i biskup nie kiwnie palcem. Bo co? Bo się kurek zakręci z pieniędzmi. Powiem wam chyba, że dojrzewam do takiej myśli, że powinno być jak w Niemczech. Chociaż może się mylę, może błądzę. Aby państwo nie dawało żadnych pieniędzy na kościół, jedynie na świątynie, które są zabytkami. Nie dawało, dlatego że większość ludzi obrosła już w piórka. O czym katolik może rozmawiać w oderwaniu od Chrystusa? Rozmowa o wierze powinna się rozpocząć zawsze od tego, że in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Czy dobrze rozumuję, że skoro coś się wydarzyło, to znaczy, że musiało nastąpić? A skoro nastąpiło, to nie ma już na co czekać. Chrystus przyszedł. Mesjasz przyszedł. Innego nie będzie. Zachęcam szczerze i z pełną odpowiedzialnością, nawet wbrew lokalnemu biskupowi, abyście nie uczestniczyli w żadnych wydarzeniach, a szczególnie tych mających miejsce w świątyniach Boga, które dopuszczają do głosu ludzi, którzy w Chrystusie Jezusie nie widzą Odkupiciela. Kościół jest miejscem nauczania Chrystusa, a nie przestrzenią do rozmów. Kościół to nie jest synagoga. Tam się słucha, a nie wymienia poglądy. Tam się oddaje chwałę Bogu, chociaż moderniści wolą koncerty. Myślę, że puste ławy kościelne podczas takich spotkań będą najlepszym znakiem, że czas zakończyć to, co sprawia, że cała rzesza ludzi przestaje Kościół traktować poważnie. Znam bardzo dużo, osobiście znam bardzo dużo przypadków, gdy ludzie ochrzczeni, nie widząc powagi w Kościele, logiki, już nie mówię o tych wszystkich aferach, odeszli od Boga. I to jest wasza odpowiedzialność. Wasza. Was, którym dane zostały pastorały. Tak długo zamykaliście oczy na każdą rzymską decyzję, łudząc się, że czas wyleczy rany i całe to zamieszanie przeminie, że przyjdzie nowy papież, że tradycjonaliści przesadzają, tak mówiliście, że konserwatyści w kościele źle rozumują, że jesteśmy jakimiś intelektualnie mniej rozwiniętymi braćmi, że papież miał co innego na myśli, że paczamama to nie była paczamama, że ograniczenie mszy trydenckiej służy rozwojowi kościoła i walczyliście z nią z całą gorliwością, nawet gdy nie było trzeba. Robiliście to w obawie o swoje stanowiska. O pałace. Aż tu nagle klops, prawda? Wychodzi dokument z papieską aprobatą, przez który będziecie teraz poddawani próbom ze strony środowisk Wielu Liter, Gazety Wyborczej i różnych innych dzienników w Polsce i nie tylko w Polsce, bo rzecz się przecież dzieje na całym świecie i ludzie będą od was żądali, abyście błogosławili ich grzeszność. Nie mówiąc już o komunii dla rozwodników, ludzi żyjących w nowych związkach, bez spowiedzi, bez sakramentów. No i co, nadal będziemy walczyć z faktami i logiką? Ludzie widzą brak spójności. Widzą, że nie traktujecie wiary poważnie i stygną. Skąd to wiem? Po co to robię? Czy warto to robić?
Od czasu, gdy zaczęliśmy się tutaj wspólnie spotykać, otrzymuję od wielu z was przeróżne wiadomości, ale zanim o nich trochę opowiem, bo będą dla tego wątku bardzo kluczowe, przybliżę pokrótce, jakie założenia nam przyświecały, gdy decydowaliśmy się na stworzenie projektu Marek Miśko Czuwaj przy wiernym wsparciu naszego zespołu i mojej małżonki Moniki. Jak z pewnością większość z was zauważyła, staramy się działać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy spraw społecznych i politycznych, druga kościoła, idei i wiary. Było to dosyć ryzykowne przedsięwzięcie, aby wymieszać te dwie struktury. Dla wielu przecież różniące się od siebie. Spora część naszych stałych widzów nie należy bowiem do wspólnoty katolickiej. Wiem, że rozumieją państwo sprawy polskie tak jak my wszyscy, ale nie ma pomiędzy nami tej łączności na płaszczyźnie wiary i kościoła. Bałem się, że ludzie niewierzący po obejrzeniu sobotnich, a później niedzielnych programów już nigdy tutaj nie wrócą, że będą zacietrzewieni. Ale okazało się, że jest inaczej. Że ci, którzy nie wierzą, cały czas tutaj zostają. Powiem więcej, wiedząc, że tak jest, staram się do tematów podchodzić z należytą starannością i łagodnością. Ale oczywiście nie rezygnując jednocześnie z tego, co stanowi trzon etyczny i moralny w każdej działalności, którą podejmuję, czyli katolicyzmu. Cel jest więc następujący. Mówić o Polsce to trzeba, mówić o naszych sprawach w cosobotnich spotkaniach i mówić tak, jak należy o Kościele, ideach i sprawach wiary w każdą niedzielę. Robić to otwarcie, szczerze, konkretnie, bez nadęcia, ale też z jakąś powiedziałbym, manierą, aby dało się tego wszystkiego słuchać. Robić to bez fałszywej, korporacyjnej, tak rozumianej lojalności, która nakazuje części publicystów milczeć na każdą złą decyzję, powiedziałbym tak, podejmowaną przez księży czy biskupów. Pomyślałem, że w tej najważniejszej dla mnie materii będę maksymalnie szczery, badając jednocześnie, czy to, co mówię, przyczyni się do wzrostu wiary w ludziach, zrozumienia tego, czego niewielu stara się wytłumaczyć, czy stanie się wręcz odwrotnie i moja działalność na kanale Marek Miśko Czuwaj przyczyni się do osłabienia zapału i chęci pogłębiania wiary w Boga. Jeżeli kiedykolwiek tak się stanie, jeżeli ktokolwiek miałby przeze mnie odejść od Pana Boga, od Kościoła, błędy będę starał się naprawić, a cały projekt zamknę bez mrugnięcia okiem. Czy zrywam więc łączność z hierarchią, bo uważam, że papież zachowuje się irracjonalnie, że jest słabym politykiem i ma autorytarne zapędy, że nie podoba mi się jego brak precyzji i konkretów w jego papieskich wypowiedziach, że nie trafia do mnie to, co robi i jak robi? Czy odłączam się od Kościoła, mówiąc, że przykro mi, gdy mój diecezjalny biskup Marek zgodził się na to, aby w jego diecezji odbywały się centralne obchody Dnia Judaizmu? Nie, nie odłączam się od Kościoła. Biskup Marek jest nadal moim pasterzem, następcą apostołów. Papież Franciszek jest głową mojego kościoła. Ale nie mam obowiązku zgadzać się w sprawach, które dogmatami nie są i mam obowiązek walczyć z tezami, które dogmaty naruszają i to nie ja przecież to oceniam. Oceniają to wybitni eksperci świeccy i duchowni z całego świata. Jestem w Kościele katolickim i zawsze w nim będę. Nie dam się z niego wyrzucić. Ale nie będę milczał na każdą głupotę, bo jak większość z was czytam, słucham. Obserwuję, spowiadam się i kształtuję swoje sumienie po katolicku. To jest moje pierwsze prawo według katechizmu Kościoła katolickiego. Odbierać wszystko względem własnego sumienia, własnej duszy. Zbawienie mojej duszy jest moim pierwszym obowiązkiem i waszym również. To mój Kościół i będę w nim, bo bez niego życie nie ma sensu. Do tego już dojrzałem, w swoim z kolei życiu. Wszystko inne jest łudą. Musimy więc o Kościół walczyć. Jeżeli trzeba, to z biskupem, jak Paweł, zwracając uwagę Piotrowi. Oczywiście w pełnej pokorze, bez jakichś abstrakcji, ale jednak konkretnie. Mężczyźni mówią do siebie konkretnie. A w kwestii naszego projektu, tak, jest to pewien fortel. Moim marzeniem jest, aby programy o tematyce społecznej przyciągały również tę publiczność kontestującą wiarę, a nawet niewierzącą, która z równą uwagą wysłucha tego nie tylko w komentarzach politycznych, ale i tego, co mam do powiedzenia na temat Kościoła. A dlaczego, jak się okazuje, dzięki Bożej pomocy, mam nadzieję, osiągamy kolejne sukcesy i wzrosty oglądalności? Że katolickie programy na naszym kanale oglądają również ludzie niebędący katolikami. Wydaje mi się dlatego, że traktuję was poważnie. I mówię o tym, co sądzę. Są wśród nas tacy, których działania hierarchii skutecznie zraziły do zachowania bliskiej relacji z instytucją, która jawi się w waszych oczach jako zakłamana, niespójna, nielogiczna i przebrzmiała. Wcale się nie dziwię.
Dostrzegam jednak wśród Państwa dobrą wolę, dlatego podejmuję niełatwą próbę wyjaśniania kościelnej rzeczywistości w oparciu o zdobytą wiedzę, pewne doświadczenie, setki rozmów z dobrymi kapłanami, okraszając swój przekaz we własne przemyślenia, z którymi mniej lub bardziej chciałbym, abyście się zgadzali, ale żeby stały się one po prostu przyczynkiem do zastanowienia. Kościół nie jest dziś bowiem monolitem. Działa w nim wielu hierarchów, którzy albo czynią mu krzywdę z perfidną premedytacją, chcąc przeobrazić Boże dzieło we własny modernistyczny folwark, służący destruowaniu ludzkich serc, sumień i umysłów, wprowadzając więcej podziałów i zamieszania, jakichś niedopowiedzeń i niejasności. Ale są i tacy duchowni, również na poziomie episkopatu, którzy albo są zwykłymi tchórzami, niestety, albo konformistami, niestety, albo naiwnie wierzą, że milczenie na zło jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Znajduje się oczywiście w naszym kościele, pomimo tego całego zamieszania, nadal mała, bo niewielka, grupa ludzi bożych, no i ci zasługują na nasze wszechstronne wsparcie i poparcie. Ci pierwsi budują kościół miałki i o niczym. Kościół, który wymiera, w którym świątynie znikają z planów miast i są zastępowane muzeami, dyskotekami i galeriami handlowymi. Świat, w którym, tak jak ma to miejsce w całej zachodniej Europie, więcej dzieci prowadzonych jest do meczetów od maleńkości niż do chrztu świętego. Zrobiłem o tym cały program, podając najnowsze statystyki z Francji, Włoch, Hiszpanii, Irlandii i Polski. Dla nich nadal nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Brną dalej i budują ten utopijny konstrukt, nie bacząc na to, że odciągają od wiary kolejne, nie tylko dorosłe, ale też młode osoby. Czytam więc Państwa wiadomości, komentarze, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że dzięki Bogu cel udaje nam się osiągnąć w naszym projekcie, że jest jakaś iskra nadziei. Odszedłem od kościoła lata temu, ale dzięki Waszym programom zacząłem zastanawiać się nad powrotem, napisał jeden z widzów. Dzięki Pańskim programom zacząłem szukać i więcej czytać o nauce kościoła, po latach poszedłem na mszę świętą. Nie wszystko jest zepsute, nie spodziewałem się, że kościół jest tak bardzo zniszczony od środka, nie interesowałem się tym, obiecuję, że teraz zacznę, trzeba będzie chyba walczyć o kościół, napisał kolejny. Wczoraj po mszy świętej na Garncarskiej w Warszawie podeszło do mnie kilka osób, w tym jedna pani, która powiedziała: dziękuję za to, co pan robi. Spieszyłem się, mieliśmy rodzinną uroczystość, na którą już byłem spóźniony, biegłem do samochodu za rodziną i przepraszam panią bardzo, że nie miałem czasu na chociażby chwilę rozmowy. Ale wiem, że odpowiedziałem, pamiętam, tylko Bogu należy dziękować. I tak, właśnie, chciałbym, aby w ten sposób państwo do tego podchodzili, abyśmy wszystko to, co tutaj wspólnie robimy, postrzegali właśnie w ten oto sposób. Że jeżeli płynie z tego całego projektu jakieś tam dobro, to najmniej jest to moja odpowiedzialność, moja czy ekipy, która pomaga to wszystko pchać do przodu, ale najbardziej Bóg. Za złe rzeczy biorę natomiast w pełni całą odpowiedzialność na siebie. Sygnalizujcie, szczególnie księża, jeżeli jest coś, co sprawia, że nie do końca może być to katolickie, tak bym powiedział. Przecież jestem człowiekiem, który popełnia błędy, zresztą świeckim, a nie kapłanem. Chociaż dzisiaj to się wszystko przenika. Wielu kapłanów nie ma pojęcia o katolicyzmie, a wielu świeckich ma większe pojęcia o naszej wierze niż niejeden światowy biskup. Dziękuję więc pani za miłe słowa. Obiecuję, że następnym razem będziemy mieli okazję, aby zamienić kilka zdań więcej. Zresztą taki mam zamiar, aby w niedługim czasie zacząć spotykać się z wami bezpośrednio. Już zresztą zacząłem to robić. Przed świętami Marcin Kołodziej, lokalny lider działań społecznych z Bolesławca, zorganizował spotkanie w swoim mieście z moim udziałem. 8 lutego o godzinie 18 z kolei zaplanowane jest spotkanie w Warszawie, o czym będę jeszcze szczegółowo informował. Natomiast polska społeczność w Leeds szykuje podobne dwudniowe wydarzenie wśród Polonii na Wyspach, na którym będę miał możliwość, powiedziałbym, zająć Państwu kilka godzin. Niedawno pewien pan pogratulował naszego projektu, wskazując, że jest z nami i ogląda nasze programy co tydzień, że jest patriotą, ale jednocześnie protestantem. No i czy w związku z tym można mu odmówić rozumienia polskich spraw? Oczywiście, że nie można panu tego odmówić. Polska historia zna setki przykładów wielkich patriotów, którzy nie byli katolikami i zna wiele przykładów katolików, którzy niestety nie byli Polakami, a przynajmniej nie zachowywali się jak Polacy. Nie w tym wszystkim jest przecież rzecz. Nawet jeżeli jesteś protestantem, albo nie wierzysz, albo wierzysz w co chcesz, chciałbym, abyś wiedział, że w tej degrangoladzie są jeszcze katolicy, którzy rozumieją świat po staremu, których nie bawią żadne błyskotki, którzy twardo trzymają się swoich zasad, walczą o nie i sprzeciwiają się tym, którzy w kościele chcą widzieć miejsce debaty nad rzeczami, które debacie nie podlegają. Mówię tutaj o dogmatach.
I choćby otoczenie biskupa Rzymu, a nawet sam papież podważał to, czego podważać mu nie wolno, to i tak będziemy uparcie trwali przy swoim, a z kościoła nie damy się wyrzucić, ale będziemy o niego walczyć. Bo posłuszeństwo nie polega na wyłączeniu rozumu i zagłuszeniu głosu sumienia, ale na obronie tego, czego bronić nam należy. Dziękuję Państwu, że tutaj z nami jesteście, że jesteście z nami blisko od 5 miesięcy. To wszystko, co tutaj się dzieje, to nie jest wcale moja zasługa, ale tego, że chcecie poświęcić swój czas i wysłuchać, co mam do powiedzenia. Wszystkie wasze dobre słowa docierają do mnie bezpośrednio, ale nie jestem w stanie szybko na nie odpisywać. Naprawdę jest tego bardzo dużo, a niektórzy z Państwa oczekują bardzo szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi, na co najnormalniej w świecie nie znajduję w swoim krótkim życiu, w sensie dobie, czasu. Ale obiecuję, że będę starał się sukcesywnie na to wszystko odpowiadać. Dziękuję wszystkim mecenasom za to, że dokonujecie wpłat i bierzecie wspólną odpowiedzialność za powstawanie tego dzieła. Bez was ten projekt po prostu by umarł, nie mógłby powstawać. Musiałbym poświęcać więcej czasu na kolejne elementy pracy, aby zarobić na takie życiowe, zwykłe rzeczy, działalność. Dzięki temu, że wy jesteście, mogę odnajdywać ten czas w ciągu tygodnia, aby zdobywać wiedzę, pisać, nagrywać, przedstawiać, oddawać do montowania, nadzorować, kontrolować i tak dalej. I tak dalej. Wszystkim tym, którzy zechcieliby jeszcze dołączyć do grona, zaszczytnego grona patronów projektu Marek Miśko Czuwaj, przesyłam link w komentarzu, w pierwszym komentarzu oraz opis tego filmu. Tam znajdują się wszystkie informacje. Serdecznie was do tego zachęcam. To wsparcie jest naprawdę bardzo cenne. Kłaniam się Państwu w pas. A na odchodne w niedzielę. Tematem wspólnej refleksji i modlitwy w tym roku w Radomiu podczas Dni Judaizmu będą słowa szalom, pokój, dar Boga. Mam więc pytanie, którego nie zadają biskupom dziennikarze katolickich mediów. A brzmi ono: czyj pokój? Czy chodzi o pokój, który głosi Izrael wobec palestyńskich cywilów? Czy będzie coś o tym podczas spotkania w Radomiu? Czy ktoś zapyta: panie rabin, a co pan sądzi o mordowaniu niewinnych ludzi? Można czy nie można mordować? A jeżeli można, to skąd czerpiecie taką wiedzę? Szalom i bombka. Szalom i zero sprzeciwu wobec tego, co robi Izrael względem cywilów. Szalom, szalom, szalom. Bo im wolno. A może będzie bez polityki? Może będzie o pokoju bez Chrystusa? Bez Chrystusa nie ma pokoju. Jest śmierć. Śmierć bez Boga natomiast jest czymś, czego należy się bać. Ja się boję. I wam też polecam. Bóg z wami. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że poświęcacie swój czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Marek Miśko, czuwaj!